Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze, więc do analizy i tutaj standardowo rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena we wtorek o poranku podejmuje próbę zejścia poniżej technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 68 500 dolarów. Jeśli próba ta się powiedzie, czyli jeśli do końca dnia nie pojawi się żadna większa reakcja popytowa, która byłaby w stanie zanegować poranne spadki i wywindować Bitcoina znowu powyżej granicy 68 500 dolarów, no to dość mocno zwiększy nam się prawdopodobieństwo, że na przestrzeni kolejnych dni pierwsza kryptowaluta mogłaby kontynuować tendencję spadkową. Nie mówimy tu o żadnym gigantycznym załamaniu, raczej o przedłużeniu nieco jakiejś korekty i ponownym zejściu Bitcoina w kierunku 60 000 dolarów. Natomiast tak jak już zaznaczyłem przed chwileczką, póki co nie należy tej świecy dzisiejszej jeszcze interpretować, bo nie należy analizować świec, które się jeszcze nie domknęły. Równie dobrze w drugiej połowie dnia może przecież pojawić się jakaś reakcja popytowa i finalnie możemy sesję zakończyć nie pod kreską, ale z całkiem ładnymi wzrostami. Oczywiście szanse na to są niezbyt duże, natomiast no póki co jednak byłbym raczej ostrożny z prognozowaniem wielkiego załamania. W mojej ocenie nawet jeżeli ta dzisiejsza świeca dzienna zakończy się na obecnym bądź zbliżonym poziomie i rzeczywiście dojdzie do pokonania tego wsparcia w wysokości 68 500 dolarów, to nie przełoży się to na pęknięcie bańki, kolejną kryptowalutową zimę i tak dalej. Raczej stawiam na to, że to będzie po prostu wydłużenie korekty, którą obserwujemy już od połowy marca, czyli ewentualne ponowne zejście w kierunku 60 000 dolarów. No to jest coś, z czym trzeba by było się tak naprawdę tutaj liczyć. Potencjalnych spadków myślę, że można oczekiwać też na notowaniach Ethereum. W tym przypadku notowania miały bardzo duży problem i właściwie uniemożliwiło to wybicie ponad granicę 3600 dolarów. Pierwsza reakcja podażowa w okolicy tego poru pojawiła nam się już 27 marca. Druga bardzo wyraźna reakcja podażowa pojawiła nam się wczoraj. I właśnie ta wczorajsza świeca wraz ze świecą wzrostową z niedzieli stworzyły nam stworzyły nam prospadkową formację objęcia Bessy. Jest to układ sygnalizujący potencjalne odbicie od technicznego oporu i bardzo często przekłada się on na obserwowany w kolejnych dniach rajd spadkowy. Dziś o poranku Ethereum traci już prawie 4% i tak naprawdę jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to myślę, że moglibyśmy zmierzać w rejon 3000 dolarów. Tam mam kolejne wsparcie. No ewentualnie, gdybyśmy się w rejonie 3000 dolarów nie zatrzymali, to 2630-2730 dolarów. Tam jest kolejna strefa wsparcia, którą ja na ETH mam wyznaczoną. Ok, przejdźmy dalej, przejdźmy do projektów, które to Wy zaproponowaliście do przeanalizowania. No i niestety nie będę miał dzisiaj zbyt wielu dobrych informacji, raczej będę miał te złe informacje, a mianowicie wiele projektów po prostu na przestrzeni ostatnich godzin, niektóre na przestrzeni ostatnich dni notowało spadki i w wielu, wielu przypadkach te spadki pojawiły się w okolicy dość ciekawych technicznych oporów, co może przemawiać na korzyść kontynuacji ruchu spadkowego również na przestrzeni kilku kolejnych dni. W przypadku TIA, bo to jest kolejny projekt, czyli Celestia, mieliśmy odbicie od poziomu 15,30 dolarów, tak jak tu poziom testowany jako wsparcie, tu testowany jako opór, no i spadki obserwujemy właściwie już od soboty. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, no to do najbliższego wsparcia naprawdę nie mamy daleko. Rzekłbym nawet, że mamy dość blisko, no bo obecna wycena to jest 12,52 dolarów, a ja wsparcie najbliższe mam w wysokości 11,60 dolarów, więc dość blisko. Natomiast jeżeli ten pułap
zostanie przełamany, no to trzeba by się przygotować na spadki, czy to w kierunku 10-20, czy dalej nawet teoretycznie, no moglibyśmy jeszcze zwracać uwagę na jakieś 9 dolarów, albo dalej nawet 7 dolarów i 30 centów, czyli już zasięg byłby zdecydowanie większy. Jeśli chodzi o internet komputer z kolei, tutaj potencjalne spadki mogą sięgnąć w rejon wcześniej pokonanego oporu. Myśmy o tym poziomie już mówili, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj pod koniec marca, kiedy notowania gdzieś tam wybijały ponad granicę 15.50, ja wtedy zaznaczałem, nie pamiętam, ale prawdopodobnie była to środa 27 marca, jeżeli w tamtym terminie analizowaliśmy ten projekt, że potencjalne spadki mogłyby doprowadzić do retestu tego poziomu. To wynika naturalnie z zachowania zasady zmiany biegunów, mówiącej o tym, że jeżeli jakiś poziom do tej pory był testowany jako opór, no to po pokonaniu rynek bardzo często wraca i testuje go od drugiej strony jako wsparcie. Tu był opór, więc tu test jako wsparcie jak najbardziej byłby w porządku. Do tego wszystkiego warto jednak wziąć pod uwagę, że jest to poziom, który wypada relatywnie blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu wzrostowego i to poniekąd zwiększać może prawdopodobieństwo, że rzeczywiście nawet jeżeli internet komputer tu dotrze, a stawiam, że to jest raczej kwestia czasu, kiedy rzeczywiście do tych 15 dolarów i 50 centów się osuniemy, że być może w tym punkcie pojawi nam się jakaś większa presja popytowa, która zainicjuje odbicie i jakiś kolejny rajd wzrostowy. Niemniej jednak te krótkoterminowe perspektywy raczej wskazują tutaj potencjał spadkowy. Tak samo potencjał spadkowy dostrzec możemy na notowaniach Chili's, gdzie wczoraj mieliśmy obsunięcie o prawie 7%. Dziś o poranku ono już przekracza kolejne 5%. Mamy wycenę nieco powyżej granicy 13 centów. Natomiast jeżeli ta tendencja spadkowa będzie kontynuowana, ciężko jest mi tu wyznaczać jakieś super istotne pułapy wsparcia. Jednym z ciekawszych jest granica 11,3 centa, czyli 0,1130. Nie wiem, czy to jest najbliższe wsparcie, ale każde kolejne inne, jakie chciałbym wyznaczyć, nie będzie w mojej ocenie wystarczająco istotne. To będą jakieś poziomy, które przez chwilę rynek testował, później je wybijał, więc nie do końca jestem w stanie wyznaczyć tutaj rzetelnie jakieś inne wartościowe poziomy. No więc do tego najbliższego jednak jeszcze przestrzeń jest całkiem spora i nawet gdyby te spadki miały być rzeczywiście kontynuowane z obecną bądź nieco mniejszą dynamiką, no to jest przynajmniej kilka dni, zanim rzeczywiście do tych 11,3 centa notowania Chili's dotrą. Jeśli chodzi o Zilliqę, sytuacja wygląda dość podobnie. Wczoraj mieliśmy spadek na poziomie ponad 9%. Dzisiaj jest to spadek na poziomie przekraczającym 6%. No i jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w mojej ocenie jednym z ciekawszych wsparć, takich sensownych wsparć, jest pułap 2,7 centa, a na wykresie dokładnie 0,0275. Gdybym chciał wyznaczyć jakieś pośrednie pułapy, to ewentualnie zwróciłbym Waszą uwagę tutaj na rejon 0,0320, choć nie wiem, na ile to będzie istotny pułap, ten zdecydowanie wypada ciekawiej. Idąc dalej, zerknijmy sobie na 1 incha. W tym przypadku wczorajszy spadek może nie był jakiś drastyczny, bo było to nieco ponad 3%, natomiast dzisiaj o poranku już przekraczamy 6% wyprzedaż. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, no to w przypadku 1 incha kolejne wsparcie to jest pułap 50 centów i myślę, że do niego możemy sobie w najbliższym czasie podążać, więc patrząc nieco szerzej, no można odnieść wrażenie, że okej, w okresie świątecznym było dość spokojnie, ale tuż po świętach zaczyna robić się niefajnie. Oczywiście niefajnie w krótkim terminie, bo nie uważam, żeby miało się to przerodzić w jakąś wielomiesięczną bessę. Raczej uważam, że jest to po prostu kolejna korekta, kolejne zejście, po zakończeniu którego kryptowaluty powrócą jeszcze na ścieżkę wzrostu, więc perspektywy średnioterminowe, długoterminowe w mojej cenie nie uległy zmianie. One w dalszym ciągu są dość optymistyczne, choć w perspektywie najbliższych godzin, najbliższych dni, no trzeba liczyć się z tym, że jakieś spadki będą tutaj kontynuowane. W przypadku Atomu najbliższe wsparcie mamy zlokalizowane w wysokości 10 dolarów i 75 centów. Jest to poziom, który testowany był po raz ostatni tak naprawdę w drugiej połowie marca, wcześniej był testowany też jako opór, więc bardzo fajny punkt. Wczoraj mieliśmy spadki o 5,5%, dziś o poranku mamy spadki o niespełna 4%. Myślę, że do tego pułapu możemy dotrzeć niekoniecznie dzisiaj, ale jutro, pojutrze jak najbardziej tak. No i pozostaje tylko pytanie, czy będziemy w stanie się po raz kolejny od tego wsparcia odbić, czy jednak nie, bo jeżeli zamurkujemy poniżej 10 dolarów 75 centów, no to wówczas kosmos mógłby zmierzać dalej nawet w kierunku 9,70 albo w przypadku bardziej pesymistycznego scenariusza w kierunku 8 dolarów i 90 centów.
Kolejnym projektem, który może spadać i który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest EOS. W tym przypadku mieliśmy odbicie od oporu w wysokości 1 dolara i 12 centów. Wczoraj pojawiły się spadki na poziomie 5,6%, dzisiaj jest to prawie 5%. Najbliższe wsparcie no jest jeszcze troszeczkę oddalone, bo mamy wycenę teraz na pułapie 99 centów, a ja kolejne wsparcie kreślę dopiero w rejonie 90,5 centa, czyli 0,9050. Pułap, który testowany był jako opór już z końcem grudnia ubiegłego roku i później jako wsparcie w drugiej połowie marca bieżącego roku, więc myślę, że do tego zakresu jak najbardziej EOS w najbliższym czasie powróci. A jeśli chodzi o Stellara, no to tu robi się ciekawie, bowiem Stellar wczoraj spadł sobie o procent 4, dzisiaj spada o prawie 4. Jeżeli sprzedaż będzie kontynuowana, to z horyzontalnych poziomów myślę, że ewentualnie granica mniej więcej 12 centów wchodzi w grę. Dość ciekawy punkt, tu testowany jako opór, tu testowany jako wsparcie, więc 12 centów to jest wsparcie numer 1. Natomiast gdyby ono zostało pokonane, to kolejne bardzo, bardzo fajne wsparcie wyznacza nam linia tendencji wzrostowej. Ona nie jest jakaś strasznie pionowa, bardzo płaska linia, ale wyznaczana po wierzchołkach z początku czerwca ubiegłego roku, no i później już przez dołki, czy to te z lipca ubiegłego roku, czy dalej z października, czy nawet z lutego tego roku. Więc bardzo fajny punkt, ale on znajduje się już bliżej 11 centów, nieco powyżej, więc 12 centów to jest wsparcie numer 1 i 11,1 centa to jest wsparcie numer 2. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest Filecoin. W tym przypadku mieliśmy przedwczoraj próbę wyjścia ponad granicę 9,50, powyżej technicznego poru. Próba bardzo szybko została zanegowana. Wczoraj mieliśmy spadek na poziomie prawie 6%. Dzisiaj poranku obserwujemy spadek o 5,5%. Jeżeli ta wyprzedaż na Filecoinie będzie kontynuowana, to w mojej ocenie notowania tego projektu mogłyby zmierzać w kierunku ostatnich doków, tych z drugiej połowy marca, czyli granica 7 dolarów i 70 centów. To jest właściwie najbliższy punkt, jaki możemy tutaj sensownie wyznaczyć. No i na koniec tego dzisiejszego spotkania jeszcze został nam Litecoin. Projekt, który jest bardzo, bardzo trudny w ostatnim czasie. Trudny z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że mamy tutaj bardzo dużą zmienność. I to w dwóch kierunkach. To nie jest tak jak na wielu projektach, że był jakiś dynamiczny wzrost, później spokojniejszy spadek, bardzo ładnie respektujemy poziomy. Nie, tu jest dynamiczny wzrost, dynamiczny spadek. Dynamiczny wzrost, dynamiczny spadek. Bardzo duże ruchy, bardzo, bardzo duża zmienność w obu kierunkach. No i ta duża zmienność powoduje jeszcze jedną rzecz, a mianowicie techniczne poziomy wsparcia, oporu no nie są zbyt dobrze respektowane. Bardzo często dochodzi do jakichś fałszywych wybić, przez co ja regularnie staram się w jakiś sposób te poziomy ewentualnie przesuwać, przestawiać, tak żeby znaleźć jak najlepsze, po czym Litecoin i tak mnie zaskakuje, wybijając te pułapy fałszywie, między innymi granica 103 dolarów. No okej, niewielkie fałszywe wybicie, spoko do zaakceptowania. Później zatrzymaliśmy się na poziomie 78 dolarów 50 centów. Ten poziom miałem wyznaczony od dłuższego czasu. Natomiast tu wybiliśmy ponad 103 dolary, ale nie dobiliśmy do 115. Trochę nam zabrakło, bo szczyty high wczorajszej sesji było na poziomie nieco poniżej 113 dolarów, więc zabrakło nam dokładnie 2 dolary i 5 centów, żeby ten opór dotknąć. No i wczorajsza sesja przyniosła całkiem spore spadki. Dzisiejszy poranek też przynosi spadki, spadki wskutek których Litecoin osunął się do poziomu 94,50. No i teraz powstaje pytanie, czy będziemy w stanie utrzymać się powyżej tego zakresu, czy odbijemy. Jeśli tak, no to możemy utrzymywać się w zakresie między 94,50 a 103 dolary tutaj w ruchu bocznym jakimś, ale jeżeli zejdziemy poniżej tego zakresu, no to pytanie, dokąd spadki. Czy od razu do 78,50? Niekoniecznie, bo możemy zatrzymać się na przykład w rejonie 87 dolarów i to też jest dość ciekawy poziom. Co prawda, bardzo lokalny, bo testowany tylko tu raz i tutaj, raz jako wsparcie, raz jako opór, więc 87 dolarów to jest wsparcie numer 2, numer 1 to jest 94,50, numer 3 to jest 78,50, ale bardzo, bardzo ciężko jest prognozować perspektywy Litecoina, bo o ile szeroki rynek kryptowalut zachowuje się dość dobrze, dość ładnie respektuje poszczególne poziomy, fajnie się od nich odbija albo je pokonuje, później retestuje, tak w przypadku Litecoina no mamy do czynienia z bardzo dużą zmiennością, która sprawia, że te poziomy są regularnie fałszywie wybijane. Kilka poziomów trzeba było po prostu usunąć, bo rynek ich nie respektował, więc wydaje mi się, że tutaj przynajmniej na obecnym etapie, w obecnych realiach,
analiza techniczna nie będzie miała najwyższej skuteczności. To nie oznacza, że Litecoin nigdy nie będzie techniczny, bo już były takie przypadki i są nawet na tradycyjnym rynku walutowym, czyli na Forexie, są takie rynki. Jednym z nich jest na przykład para USD/CAD, czyli dolar amerykański do dolara kanadyjskiego. Jest to para, która podobnie jak Litecoin, zresztą mam takie wrażenie, ma okresy. Jest okres, w którym jest bardzo techniczna i bardzo ładnie respektuje wszystkie techniczne poziomy, które możemy wyznaczyć, i później pojawia się okres, który może trwać nawet kilka miesięcy, kiedy rynek jest skrajnie nietechniczny i nie respektuje absolutnie żadnych poziomów, które chcielibyśmy wyznaczyć. I mam takie odczucie, że w przypadku Litecoina jest bardzo, bardzo podobnie teraz, kiedy jesteśmy w tym okresie nietechnicznym i cokolwiek nie wyznaczymy na wykresie, to szanse na to, że notowania rzeczywiście będą reagowały w okolicy tych poziomów, są raczej mniejsze niż większe. Z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co było przygotowane dla Was na dziś. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. W komentarzu koniecznie dajcie znać, jakie projekty chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. I cóż, my w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale słyszymy się oczywiście już jutro, punktualnie o godzinie 10. Wtedy mówimy sobie kolejne kryptowaluty, które zaproponowaliście do przeanalizowania na ten tydzień. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!